No dobra, to chyba podnosimy resztki tych węgorzy i w drogę. O, odzyskałem jednego darta. Chyba, że w tych pojemnikach jeszcze jakieś węgorze zostały. Mam nadzieję, że nie. Arboretorium. Zobaczcie, trafiliśmy jakimś cudem. Ale jako takiego węgorza ja miałbym tutaj zobaczyć i on by chciał mnie zaatakować. No to myślę, żebym piszczał jak mała dziewczynka po prostu na jego widok. Ja tak nienawidzę takich pełzających. Ble. Dobra, pozbieramy co się da. Myślę, że będziemy chyba gotowi, żeby się udać do tego arboretum, czy jak to tam. A jeszcze troszkę węgorzy pominąłem. O, tutaj jak się ładnie ustawiły te węgorze, nie mogę takiego czegoś dopuścić, żeby tak było. Nie ma takich ustawień. Dobra, jest dobrze. Podoba mi się. Paskudne te węgorze są niesamowicie. Zapiszemy sobie grę. I mam plan demoniczny. Mianowicie cofniemy się. Jeszcze sobie zapiszemy szybkim zapisem. Zbliża się operator. Dobrze, żeby nie uprzedza. Mam nadzieję, że te darty będę mógł sobie dorobić. Dobra. Cofniemy się, słuchajcie, i pokonamy tego drugiego splatacza. Po tym pierwszym splataczu nabrałem ochoty na drugiego. A czemu tak się robi? Co to dało? Nic to nie dało. No ale po coś to chyba się zatrzymuje, nie? Dobra, spróbujmy zatrzymywać wszystkie po kolei. Chociaż to raczej chyba nie powinno się nic stać, no bo bez przesady, aż tak fajnych elementów ta gra nie może mieć, nie wierzę w to. Przemieszczam się. Dobra, tu jest ten tunel, z którego przyszliśmy. Tu jest ta beczka radioaktywna numer 1. To jest numer 2 pod nami. Dobra, jakoś przefrunąłem. Na szczęście tamtych przeciwników mamy pozaznaczanych, więc nas nie zaskoczą. Czekajcie, tędy nie leciałem chyba. Lecieliśmy dołem, ale nie lecieliśmy tą tubą. A co tam? Próbujemy tą tubą. Średnio fajnie w tej tubie. No co jest? Dobra, jest ten operator. Nie odnaleziono. Usuwam odwołanie. Coś się zepsuło. Ciekaw jestem, czy by się udało zaatakować tego splatacza bez
Patrzcie, jaki czujny on jest. W zniszczonym obwodzie znaleziono nowe ulecenie. Czujny jest. Szybki zapis. Ale tego splatacza mamy chyba przeskanowanego. Mam cię. O Jezu, o Jezu. Mam cię. O nie, jeszcze tamten się uruchomił. Już zginąłem? A nie, dobra, jeszcze żyję. Z tamtym gościem na głowie chyba to nie będzie proste. On jest ze dwa razy trudniejszy niż ten splatacz, powiem wam szczerze. I to mówię wam bez bicia. Ale ja się nie poddam. Muszę ich pokonać. O Jezu. Boże, ich napromieniuje na śmierć. Gdzie to jest? O-o. Chciałbym to coś sobie przeskanować. To nie jest chyba dobre miejsce. No właśnie. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Uwaga! Wykryto napromieniowanie. Niezbędna pomoc lekarza. Dobra, napromieniowałem się jeszcze na dodatek. To jest technopata, słuchajcie. To jest technopata. Mamy 18 apteczek, więc jeżeli jednej użyję, to chyba się tragedia nie stanie. Nawet dwóch. Na niego, czekajcie, technopata. Badania. Wrażliwość na elektryczne ładunki EM. O, właśnie. I ataki psychiczne. To jest chyba coś, co mamy. W takim razie weźmy sobie do ręki ładunek EM i przypierdzielę mu sprawika. Tylko żeby pocelował, nie? Nie wiem, chyba nie trafiłem. No i co? Nic mu nie jest? Te ładunki sprawiły, że on chyba nie może. Nie może atakować. W takim razie nie musiałem w niego wpakowywać aż tyle tych ładunków. Wystarczył jeden. A straciłem ich. O, 8. Spoko. Dobra. Ale to nic. I tak używam ich rzadko, więc nie żałuję. Mamy gdzieś tu jeszcze splatacza do pokonania. Stwierdziłem, że sobie go nie odpuszczam. Dziadu!
No zgiń, przepadnij, umrzyj. Wow, splatacz z bliska. Uwaga, kombinezon uszkodzony. Splatacza z bliska widzieliśmy. Ale fajny. Taki jakby, nie wiem co to było, ale coś on jakiś był mega odporny, nie? Wcześniejszy, ostatni zapis. Kurde, mega. Bardzo mi się podobało to. Dobra, czekajcie, bo tutaj gdzieś mnie atakowały te takie małe gnojki. Nie wiem, gdzie one się podziały, bo miałem ich oznaczonych. Jak to jest, że wcześniej ten laser tak po prostu tego splatacza sponiewierał? Być może ten jest jakiś większy, groźniejszy. Nie no, kurde, co jest? Wcześniej zrobiłem dokładnie to samo. Ale skutek był totalnie inny. Powiedziałbym nawet, że dużo, dużo gorszy. Co tu mamy do naprawy? Wieżyczkę i wieżyczkę. A mi wieżyczka chyba niepotrzebna. Chyba. Dobra, mamy dwa splatacze z głowy i dotarliśmy do hangaru wahadłowców. Cokolwiek by to nie było. Dobra, czyli tu jest hangar. A, tam one aż poleciały. Zobaczcie, jak daleko. Tam sobie latają. Tam lata jeszcze jakieś ciało, a tu jest ładownia. Spróbuję tutaj zrobić taki myk. Żartujesz, atak krytyczny? Oba zabiłem? Jak to się wydarzyło? Czyżby ten wybuch, który planowałem, żeby się wydarzył, zabił tego drugiego? Czyżbym był aż tak genialny? Chodzi na to, że tak. No cóż, geniusz, wiesz, nie znam po prostu... Mój geniusz jest bezmiar, po prostu bezmiar i koniec. Patrzcie, faktycznie wybuchło mu się. Gdzieś pewnie walnął o ścianę i to go zabiło. Co te wózeczki robią? Czy one tu coś wożą? Wychodzi na to, że tak. Sortownia. Tutaj też jakiś pan sobie wisi w powietrzu. Pan Edward Douglas. O, i powoli odzyskujemy nasze ładunki. Myślałem, że tu szyba jest, a tu nic. O, jest jakiś dispenser operatorów. Podejrzewam, że w tym miejscu to będzie... Inżynier jakiś. Prowadź hasło. A skąd, kurde, mam znać hasło? Może z maila. Sterka śluzy, wymagana reaktywacja. Nie. Włącz przetwarzanie w gaz, włącz przetwarzanie w ładowni.
Dobra. 8 minut będzie nam się sortował ładunek. No i co teraz? Chyba nic, czekamy. A tu sobie zhakzurujemy. A albo i nie. Pół sekundy. Prośba o nowego operatora. Operator Transstaru klasy inżynier. Sprawdzam, twój kombinezon spełnia normę. Nie, bo tak myślałem, że to będzie inżynier. Odsunąć się od przejścia. Dobra, no i co teraz? To nam się ładunki sortują. Więc nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Chyba. Musimy czekać. O, tutaj jeszcze można chyba zajrzeć. Wow! Hakowanie 4? Nadchodzę. Chyba jaja, jak to się robi. Reaktywacja procesu sortowania. No i co z tego? Ja może powinienem gdzieś pobiec w tym czasie. No dobra, niech się reaktywuje, no przecież co? Tu coś jest. Co zamknięte, kurde? Jak tam się wchodzi? Nie ma dostępu? Może jak się nam tutaj resortowanie zreaktywuje, to się dostęp pojawi? To wtedy co, nie będę mógł tu wejść? Nie no, mogę wejść. Dobra, nie wiem o co kaman z tym. Ale zobaczcie, ile fajnych miejscówek żeśmy odkryli. Wszystkich sobie pozabijaliśmy elegancko. Czy możemy sobie chyba tutaj latać już, tak wiecie, w miarę bezpiecznie. Aczkolwiek gdzieś tu była ładownia, którą też bym sobie chętnie zwiedził. Tu coś było. Hangar wahadłowca, o kurde. Ej. Kurde, to latanie. Dobra, w hangaru chyba jeszcze nie byliśmy. Ale ja lubię zobaczyć z trasy po prostu. Ja podejrzewam, że ja powinienem być totalnie gdzie indziej. To chyba jest misja na czas. Chyba tak. Wykryto standardową grawitację. Nie mam czasu tutaj. O. A tutaj coś mnie truje. A to chyba te gniazda, wiecie, trują. Nie mam jak ich zabić. I tak nie mam tutaj za bardzo dostępu z tego co widzę, zobaczcie. A nie, jest, okej. No i po co ja tu wlazłem?
Dobra, za 3 minuty stracę... stracę ten czas, nie wiem na co właściwie jest ten czas. Skład paliwa. Słyszę tu jakiegoś kogoś. Jakiegoś tyfoniusza. Wykryto mikrograwitację. Dobra, teraz żebym w dobrym kierunku leciał. Nie. Chyba w złym kierunku lecę. Bo tutaj widzę, że chyba spaliłem tą misję, wiecie, z tym sortowaniem. Bo ja tu chyba powinienem wejść do sortowni i tam ten proces jakoś chyba zresetować. Pytanie, czy będę mógł to zaraz jeszcze drugi raz włączyć. Wydaje mi się, że chyba nie. No nic, zobaczmy, co się stanie, jak tam wejdziemy. Tam pewnie będą jacyś przeciwnicy. Tylko w sumie mogłem się tam udać, jak było 8 minut, a nie 2. Ładownia. Najwyżej po prostu wczytamy, co nie? Od kiedy Bartek już gra w tego Preya? Wykryto mikrograwitację. Ja tu chyba powinienem zapierdzielać. O, szyba tu jest, nie widziałem jej. Patrzcie, co tu mamy. Ej, to ja tam nie idę, ja się cykam. Skąd ja przyleciał? Stąd chyba. Czy stąd? Dobra, za minutę się skończy czas, także się okaże, co się stanie. O tu, no nie gadaj. Ej no, wpuśćcie mnie. Bo tutaj się to, kurczę, patrzcie, jak bliziutko. Zostało 30 sekund, także raczej nie ma szans. Wykryto standardową grawitację. Patrzcie, udawało mi się w ostatnie 30 sekund. Teraz na spokojnie. Mamy czas. No i mamy. Ale zagrał tutaj po prostu normalnie, widzieliście to? W ostatniej sekundzie reaktywacja w ogóle sortowania. Tutaj, kurczę, tego gościa chciałem sobie przeskanować, ale mnie tak chłopaczyna zaskoczył, że normalnie... Przeprowadzono aktywację, proszę bardzo. Włączone, włączone, wszystko włączone. Jesteś tam? No nie ma mnie, ale to zagrał normalnie, super.
Te są jakieś fajne takie. Co to? Co to? Gdzie to się idzie? Kto to powie mi? Cargo. Niezasilane drzwi. Patrzcie, nie ma już dawno żadnych mimków, nie? Mimki chyba sobie słabo radzą bez grawitacji. Tędy nie przejdziemy. Już tam była jakaś dziura wywalona, taka wielka. Też zamknięte. Hopsa. Chociaż to nie od tego. A gdzie to odpadło? Jakoś tak dziwnie chodzi ta postać, patrzcie, tak się chwieje. To chyba przez to napromieniowanie. Może mi gdzieś trzecia noga wyrosła i tak się potykam. Tu coś jest rozwalone mocno. Ale akcja normalnie. I oni mi na to dali 6 minut? 3, 2, 3, 2. O. Czyżby? Nie, no to by było za... To jest chyba numer konteneru po prostu. O, tego nie zrobię na bank. Bo jest cholernie daleko. Ale zagrał to. To miało być? To serce chyba mi tak waliło na widok tego całego lutu. No dobra, czyli co? Ktoś go tutaj... Budyń? Ktoś go tu zamknął? Jakieś pomarańczowe coś? Nie, to nie. To chyba tak serducho nam wali na widok tego całego budyniu. Dawaj to wyrko, co ci tak wygodnie. Wszystko? Wszystko, no to zobaczmy co to są za rzeczy. Ładunek. Dysk przenośny Analyze Gelegas. O, to ja chyba miałem to znaleźć w ogóle. Fragment pliku readme. Tajne memoranda wewnętrzne, kluczowe dane naukowe zbierane przez dekady, imiona, numery identyfikacyjne. Wow. Dwa neuromody. Zbierz dysk analyze. No i kurde, mamy to. Patrzcie, wykonaliśmy questa bezwiednie. Cel zrealizowany. No i super. Dobra, calling. Morgan? Tu szefowa Elazar. Słuchaj, drzwi do ładowni zostały zamknięte na głucho. Pełno tamtych istot i nie chcemy, by się wydostały. W jeszcze większej liczbie. Jesteśmy tu bezpieczni, przynajmniej na razie. Pomóż innym, którzy wciąż tam są, jak tylko zdołasz. A może jakoś to ogarniemy. Ale ona żyje? Czy to był po prostu transcribe? Wątpię, żeby żyła, no bo przecież tutaj chyba nikt na tej stacji nie przeżył, oprócz tego gostka, którego zabiliśmy. Więc chyba nie powinno nikogo więcej być. Oż ty! A ty! Ninja! Gdzie on jest, kurde? Teraz myślisz, że go nie widzę, ale ja go widziałem. Widziałem cię. A ty? Myślał, że się schowa. Ale... Nie udało mu się to.
No dobra, nie wiem gdzie mam iść. Biegnę tymi drzwiami, po prostu sobie wyjdę. Chyba. No bo co zrobić? Przejdź do podtrzymywania życia. Zobaczymy, może tam ktoś się kryje.